Witajcie w piątym odcinku, tutaj Church Channel, czyli słuszna strona wiary. Dziękujemy wszystkim za miłe komentarze, suby, lajki i tak dalej. Ale w końcu mamy powód do świętowania, bo dostaliśmy pierwszego hejta! Yeah! Wielu z was na pewno spotkało się w sieci z tym filmikiem. Sam pan mieszka? Znowu, ale mam nie właśnie. I Ojca i Syna i Ducha Świętego, pomódlmy się o zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebę łaski na wszystkich mieszkających tutaj, cała rodzina, do bliski zmarłych, o życie wieczne. Ojcze nasz, który się z niebie święcimy. My postaramy się sprostować, czym jest kolęda i wyjaśnimy jej sens. Church Channel News, witam serdecznie. To już ten czas, kiedy parafianie w swoich domach spodziewają się kolędy. Jedni wyczekują jej z radością i nutką niecierpliwości, natomiast inni traktują ją jako przykry obowiązek do odklepania, po prostu żeby pokazać się dobrze w oczach sąsiada. Jeszcze inni traktują ją jako marnowanie czasu i doszukują się niestety haczyka w rzekomym datku pieniężnym. Mam przyjemność gościć w naszym studiu Church Channel profesora Henry'ego z Ameryki, który wyjaśni nam, uwaga! Uwaga! Czym jest kolęda? Proszę. Kolęda to nic innego jak wizyta duszpasterska. W tradycji polskiej, czyli waszej, odbyła się tuż po świętach Bożego Narodzenia. Ma na celu pobłogosławienie rodziny i domostwa. Kolejnym gościem jest zacny teolog, egzegeta, dr Marian Wojteczek. Sięgnijmy proszę do źródeł. Uzasadnienia praktykowania wizyty duszpasterskiej można dopatrywać się w Ewangelii. U świętego Łukasza czytamy: i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Chrystus poleca swoim uczniom, aby szli. Pamiętamy przecież cytat: gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jam jest Rej Mikołaj, to ja już żem pisał o księżach chodzących po kolędzie. Toż to wiadomo, że pierwotnie oznaczała pieśń noworoczną, śpiewano podczas odwiedzania z tej lokacji wiejskich gospodarzy. Wyraz ten dotarł do Polski za pośrednictwem Czechów. Zapewnie Kościół przysposobił te ludowe zwyczaje, łącząc je z błogosławieństwem domos. Moją ulubioną książką jest Traktat o Matce Bożej, twoją zapewne Gra o Tron. Moim ulubionym filmem jest Pasja, twoim zapewne Strzelanki przed TV wieczorem. Moim ulubionym filozofem jest święty Augustyn, no i może święty Tomasz z Akwinu. Ty zapewne nawet nie wiesz, kto to jest filozof. Hej Magda, stop! Masz tu różaniec, bo jak się nie modlisz, to strasznie gwiazdoszysz. Lepiej ci? Oj, lepiej. Lepiej. W kościele katolickim wizyta duszpasterska jest określona prawem kanonicznym. Mało kto wie, że kapłan poprzez przyjęcie urzędu duszpasterskiego jest zobowiązany na mocy prawa kanonicznego do wizyty duszpasterskiej w celu wzajemnego poznania. A teraz, co warto przygotować na kolędę? No, teraz bierzę biały lobrus, świece, kropidlo, wodę świeconą trza też mieć. Oczywiście krzyżyk jaki, pismo święte i dzieci zeszycik do religii proś. Można również złożyć dobrowolną ofiarę na potrzeby naszej parafii i nasze kulko różańcowe dofinansować. A zatem stół na kolędę powinien być przygotowany tak. A niekoniecznie tak. A teraz rodzaje wizyty duszpasterskiej. Szybko, kolana idzie, szykuj stół! O matko, dzisiaj? No kobieto, teraz! Kolenda? My kolendy nie przyjmujemy. Nie otworzę panu, co pan sobie myśli? Starszą osobą jestem, córka mi nie pozwala otwierać drzwi obcym. Kto to myśli, że się pod księdza podszywa? Idź pan precz w pokoju! Przepraszam, ale jestem chory i mam bałagan. Szczęść Boże!
A, dzień dobry, nie, 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 ja żadnych akwizytorów nie wpuszczam. Garki mam, wszystkie skarpetki, nic nie potrzebuję, do widzenia, w ogóle szczęść Boże, na. A, chyba, że to składka na wydział teologiczny. Szczęść Boże, drodzy parafianie. Jeszcze chwilkę, tylko serial dokończymy. Ksiądz sędzie. Tak, tak, a może bliżej telewizora prowadzi tutaj. A teraz zacznijmy modlitwą pańską, której nas nauczył Jezus Chrystus. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego. Adrian, idą już, słychać ich, słyszysz? Ojej, bierz te szybko braceczki, wieszamy na ścianie, niech zobaczy, że my pobożni. No, no, dawaj, dawaj, dawaj. Niestety zanika już zwyczaj umieszczania na drzwiach symboli, które zwykło się uważać za pierwsze litery imion trzech króli. Gdzie są domownicy? Jest godzina 15, ja jestem w pracy, ale oni? O. A jak wygląda kolęda u was? Zapraszamy do dyskusji. Idźmy turmy, ziemi jak dziadki, na serce ma. Rychi matki, czy nas nęka życia trudu?